Witam Was i na Wasze zdrowie. W ten moment Wy nie widzicie nic, to jest dokładnie, ale jestem teraz na innym miejscu i tutaj mamy przepis ketogeny, ale inna ludzkość mówi to. Tu se tam do tego, bo musimy tu zamiątać. Robimy salceson. Dodajemy glonkę, z głowy mięso, skórki i rosół. I wylewamy rosół. Kiedy mogę pytam, jaki rosół to jest? Wylewamy, doprawiamy. Jaki rosół to jest? Z mięsa. Wywar, wywar z kości. Wieprzowy. Wieprzowy. Wywar z kości. Troszkę soli. Trochę sól. Trochę pieprzu. Pieprzu. Soli. Dla zdrowotności. Woda ognista nie i tam w środku. Bez wody ognistej. Na smak, na smak. I ile lat plus minus ten przepis ma? Jaki kuchnia to jest? Kuchnia staropolska. Tradycyjnie. To znaczy, na moje oczy, to jest wszystko domowo robione. Tak. Bez chemiczny syf szkodkowy. Dokładnie tak. Tradycyjny sposób i zdrowy. Pan już spróbował z małą łyżeczką, albo ten smak tak. Był już w porządku, ale... Ale trzeba dopracować. Tak zwana degustacja. Ale dla mnie degustacja polskiego, na kiedy ludzie witają inne ludzi, to jest dla mnie troszeczkę inne, to jest... Kieliszka woda ogniste, kromka chleba. Jogurek kiszony. I smalec. Z cebulą. I ten starsze ludzi, którzy zobaczają nasze kanały, oni wiedzą co i jak, ale na ten młody ludzi, który nie ma pojęcia, co to jest stare, tradycyjne polskie kuchnie? Czy się dowiedzą? Ruszać ziemię. Dolewamy rosołu. Jak to mówię, ciągle mieszając. Ma być prima sort. I też są krajów, gdzie ludzie tylko mają mięso ze świni na jedzeniach. I ten ludzie też nie umierają, kiedy oni są młodzi. Oni żyją do 100-120 lat. Tak długo żyje? Tak jest. Chyba rzadko jedzą. Tak, również, bo kiedy ludzie jedzą 6 razy dziennie, to jest cały czas atak. Pojedzony. Cały czas pojedzony jest. Tak. I od ten moment jelita nigdy nie ma urlop. No nie ma pustych. Mm. Jeszcze dosalamy. Jeszcze. Szybce.
Tak, to tyle damy na razie. Zapach jest bardzo fajny. Zapach jest bogaty. Okej, tutaj wy słuchajcie dokładnie polskiego język, bogate i nie fajnie. I ja też już w tym momencie. I tak powstaje serca są domowe. Wiemy na pewno. Dobra. On taki ładny jest, to nie, o, śliczota. Tak. I następny. Teraz ja mam pytanie, ile czas ten jedzenie, kiedy ja robię to teraz do lodówka, to jest ok, albo to jest wielki błąd? No teraz trzeba zapasteryzować. Ok. Później dobrze wystudzić i dobę, po dobie można jeść. Dobę dobrać. O, coś takiego. Ile czasu to może będzie sterylizowane i na jakiej temperaturze? Przez godzinę czasu w temperaturze 75 stopni około. Okay. I tu widzimy znowu Holenderkę, która nie zna nic od staro, dawno, tradycjonalnie polskiej kuchni. Dokładnie. Dobra, ja skończę tu, bo pan ma jeszcze inną pracę i do następnego razu.